100 drzew było przygotowanych, myślę, że zaraz ich nie będzie. Oczywiście frekwencja jest bardzo dobra i to cieszy, bo jest to taka forma promowania ekologicznego trybu życia i forma promocji zieleni w mieście, ale też przede wszystkim promowanie spędzania rodzinnego czasu i widać, że całymi rodzinami Opolanie przyszli w dużej ilości, stąd te drzewa tak szybko znikają. To znaczy, że akcja się udała. Mam nadzieję, że będzie ją w najbliższej okazji czas, żeby powtórzyć miejsce też. A i to, które wybraliśmy, jest bardzo dobre, bo tutaj okolica zabudowana przez domki jednorodzinne, powstają wielopiętrowe budynki również, więc tworzy się taki przyszły teren rekreacyjny w tym miejscu. Myślę, że to same pożyteczne rzeczy się w tej chwili dzieją. A leśnictwo współpracuje z nami przy takich akcjach sadzenia. Oprócz zakupionych drzew przez miasto, przez zakład komunalny, otrzymaliśmy blisko 500 sadzonek drzew, które wsadzimy na końcu tego terenu, gdzie sadzimy teraz akcyjnie. A pozostałe drzewa będą dla mieszkańców do posadzenia we własnym ogródku. Liczba drzew zwiększa się co roku. Bilans drzew usuniętych do drzew nasadzonych jest co roku większa, czyli faktycznie zawsze więcej drzew jest posadzonych niż drzew jest usuniętych. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę to, że miasto na swoich terenach usuwa drzewa wyłącznie, które są drzewami chorymi, starymi, stwarzającymi zagrożenie. Zawsze się to odbywa w sposób taki, że następuje kompensacja przyrodnicza tych nasadzeń. Posadziliśmy 4 gatunki drzew. Są to drzewa, które bardzo dobrze czują się w przestrzeni miejskiej. Jest to klon, jest to lipa, brzoza i grusza. Planowaliśmy zasadzić 100 drzew i 100 drzew posadziliśmy w bardzo krótkim czasie, co jest miłym zaskoczeniem. Co pole tutaj już od lat takie akcje prowadzi. Zawsze cieszyły się dużą popularnością. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w takich akcjach. Więc to też widać, że oprócz tego, że miasto realizuje swoje zadania w zakresie nasadzeń, oprócz tego też jakby wypełnia tą lukę i pozwala mieszkańcom również uczestniczyć w sadzeniu drzew. Bardzo fajnie się bawią. Mają, tak, Maciusiu? Fajnie jest? Zradowani? Tak. Drugi raz nasz, więc troszkę wprawieni. Tak. A to jest Maćka najmłodszego. To jest pierwszy raz. Poprzednio była tylko córcia, a teraz już taka mała nasza tradycja. Chcemy, żeby w naszym Opolu było jak najwięcej roślinek. Prawda? Mamy już jedno drzewko zasadzone na... Na kąpielisku Bolko, a teraz troszkę bliżej domu, więc będziemy częściej podlewać, jak będzie susza. Oczywiście akcja nie odbyłaby się bez zaangażowania zakładu komunalnego, który dzisiaj ma swój dział w zieleni miejskiej, to o co wiele lat zabiegaliśmy. Jest jeszcze oczywiście duże zaangażowanie ze strony Wydziału Ochrony Środowiska, który pomógł wybrać ten teren, pomógł w doborze drzew i innych działaniach, które tu się dzieją. Wigopole dostarcza wodę, a z kolei Nadleśnictwo Opole dowiozło też również swoje sadzonki, które również można i tutaj posadzić i zabrać do domu, więc można powiedzieć, całe miasto dzisiaj się zebrało, żeby zrobić coś dobrego dla zdrowia, dla życia, dla powietrza i to się dzieje. Ja uważam, że zieleni nigdy dość i sadźmy jak najwięcej drzew.